W niedzielę 11 lipca w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szereniawie w ramach festynu na wiejskim stole pod patronatem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego odbył się konkurs o tytuł Najlepszy smak powiatu poznańskiego 2021. W tym roku konkurowały ze sobą smaki miodu. Wracamy do konkursu o tytuł Najlepszy smak powiatu poznańskiego. W tym roku, w tym miesiącu to jest smak miodu 2021. Mamy połowę lipca, wiele miodów już się wydarzyło. Przekwitły akacje, przekwitły rzepaki, łąki. Przed nami oczywiście jeszcze kwiaty i miody jesienne. Niemniej już dziś sprawdzamy, co pszczoły na terenie powiatu poznańskiego, na łąkach i w lasach wypracowały. Poza tradycyjnym miodem zachęcamy też do powrotu do takiej tradycji sycenia miodów, czyli robienia miodów pitnych, coś, co kiedyś w Polsce było bardzo, bardzo popularne, teraz troszkę odchodzi w zapomnienie, więc chcemy tym konkursem to pobudzić. Ale również wiele preparatów, które powstają przy okazji produkcji miodu, produkty takie pszczelarskie, herbaty, czy inne zdrowotne substytuty, więc to jak najbardziej również dzisiaj oceniamy w konkursie. No, muzeum otworzyło się dla zwiedzających i chcąc uatrakcyjnić pobyt, szczególnie w soboty i w niedzielę, robimy spotkania weekendowe, gdzie próbujemy, tak bym powiedział, w sposób bezpieczny prezentować wiele dziedzin życia wsi, od produkcji poprzez zbiór do konsumpcji, bo ona jest najistotniejsza. Pokazujemy to, co spożywano na wsi, co znajdowało się na wiejskim stole. I od tych prostych, popularnych chleba, masła, sera, również po pieczywo paniesku gospodyń pokazują wędliny. Pokazujemy, nasi pracownicy, jak robiono w Wielkopolsce białą kiełbasę, bo przecież z tego słyniemy, ale również i miody. Oczywiście nie z naszej pasieki, nie mamy pszczół poza ulami pokazowymi, to pokazujemy różnego typu miody z konsumpcją, z możliwością zakupu, i to jest bardzo istotne, bo nasi goście, ci, którzy prezentują swoje wyroby, przez długi okres czasu mieli problemy z ich sprzedażą. Przepyszne rzeczy i co cieszy mnie akurat jako przedstawiciela Związku Pszczelarskiego, że są to smaki z miodem związane z pszczołami, nie tylko z miodem, ale z innymi produktami pszczelimi, jak pyłek, pierzga i wszystko to, co można z ula uzyskać. Mogliśmy jak gdyby skosztować, posmakować, ocenić miody typowo związane z naszym rejonem, z Wielkopolską, z powiatem poznańskim, mianowicie miód rzepakowy, miód lipowy, miód akacjowy. Są to takie miody, które od wielu, można powiedzieć, wieków związane są z naszym tutaj regionem i tradycją pszczelarską. Także to naprawdę jest budujące i naprawdę należy wysoko ocenić tutaj walory tych naszych miodów regionalnych. Miody akacjowe i rzepakowe, miód z pierzgą i pyłkiem, herbata z boru z miodem, żeberka w miodzie, zupa czereśniowa z lanymi kluskami i miodem. 13 miodowych konkursowych laureatów wyznaczy kolejne punkty na szlaku kulinarnym smaków powiatu poznańskiego.